Drodzy widzowie, dzisiaj opowiemy Wam o naszych matrycach. W naszym asortymencie matryce o średnicy od 100 do 400 mm. Ogólnie matrycy można podzielić na ruchome i nieruchome. Do produkcji peletu i karmy dla zwierząt. Ruchome mają klin wewnętrzny, a nieruchome zewnętrzny. Karmowe i pelletowe matrycy różnią się grubością i kątem pogłębienia. Długoletnia produkcja naszych matryc zabezpiecza stabilną, wysoką jakość naszych produktów. To potwierdzają pozytywne opinie naszych klientów. Wszystkie matryce są produkowane z stali stopowej, co wielokrotnie przekracza ich odporność na zużycie. Obowiązkowym elementem przy produkcji jest termoobróbka. Ostatnim etapem produkcji matrycy jest sprawdzenie na twardość metalu. Jest to najważniejszy etap przy produkcji, tak jak twardość proporcjonalnie do trwałość. Sprawdzenie odbywa się na specjalistycznym urządzeniu oddziałem kontroli jakości po metodzie Rockwella. Jest to nieniszcząca metoda badania materiału. Dziękuję za obejrzenie filmiku, daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienie, żeby nie przegapić naszych nowych filmów. Jeżeli jesteś zainteresowany, zadzwoń pod numer, a nasi menedżerowie pomogą wybrać produkt, który spełni Twoje wymagania.